Wodoodporne opaski medyczne mają kilka funkcji, na przykład mierzą temperaturę ciała, ciśnienie, EKG, puls, a także saturację. We wtorek, 26 października, takie opaski otrzymało 250 osób niepełnosprawnych i starszych z terenu gminy Bałtów. No i co, i jak to się? No weź. Gmina Bałtów to po raz kolejny pozyskuje środki z myślą o osobach niepełnosprawnych, z myślą o osobach również starszych, poza już działającym SDS-em, poza asystentami osób niepełnosprawnych. W tym roku będziemy składać wniosek jeszcze na opiekę wytchnieniową. Tak, poprzednie środki również dezynfekcyjne, które wspomagały Państwa w dobie pandemii, pochodziły z PFRON-u. Staramy się jako gmina dostrzegać potrzeby osób niepełnosprawnych i w tej ich trudności życiowej im pomagać. Wartość rynkowa jednej opaski to około 200 zł, ale gminie Bałtów, która pozyskała na ten cel 36 250 zł z programu PFRON, udało się je kupić znacznie taniej. Jedną z beneficjentek tego przedsięwzięcia jest pani Teresa. Myślę, że przyda się bardzo dobrze, że będzie mierzyło ciśnienie, bo mam z tym problemy ciągle. To może to będzie po prostu łatwiej. A poza tym, skoro chodzi o temperaturę, bo te nowoczesne jakieś termometry, no według mnie nie zdają dla mnie po prostu sprawy. A podejrzewam, że to będzie dobrze, tylko teraz muszę się nauczyć tego obsługiwać, bo to w pewnym wieku to trzeba się powoli wszystkiego uczyć. Opaskę zakłada się na rękę, jest po naciśnięciu w lewym rogu dolnym na metalowym pasku ukazuje się pomiar, który wykonujemy. Oczywiście trzeba nacisnąć w każdej chwili, co chcemy zmierzyć, tak? Czyli czy temperaturę ciała, czy ciśnienie, czy EKG. Użytkownik może pobrać na telefon bezpłatną aplikację, która pozwala na wygenerowanie wyników EKG w formacie PDF. Oczywiście z tymi pomiarami nie zostawiamy to, nie bagatelizujemy tego, tylko oczywiście konsultujemy to z lekarzem, bo wiadomo, że to jest najważniejsza osoba, która może podjąć decyzję co do naszego stanu zdrowia, ale orientacyjnie daje nam ten zegarek możliwość monitorowania obecnie stanu zdrowia. Opaski można nosić zarówno w dzień, jak i w nocy. W razie problemów z obsługą opaski czy zainstalowaniem aplikacji, o pomoc można zwrócić się do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie.